Witaj na kanale Rock Day. Tonacja. Co to jest tonacja? Jak używać tonacji? Co to w ogóle jest? Jak to ugryźć? Jak to w ogóle... O co tutaj kaman? Tonacja. Często to jest używane. To jest bardzo istotna informacja podczas podawania utworu, podczas podawania... A teraz improwizujemy w tonacji A. Skala jakaś tam. A teraz improwizujemy w takiej tonacji. Albo teraz zmieniamy tonację, albo... Właśnie, tonacja, czyli generalnie to chodzi o nazwanie pewnej kolorystyki brzmieniowej, którą używamy w danym momencie. Na przykład tonacja C, to znaczy, że dźwiękiem głównym, dźwiękiem tonicznym, już sama nazwa, dźwięk toniczny, to jest dźwięk C, czyli właśnie ten dźwięk, z którego się wywodzi skala, w której gramy, w której się wywodzi, w której się poruszamy w danym utworze. Tonacja C. Tonacja C. I tu możemy powiedzieć skala durowa, pentatonika molowa C, skala arabska w tonacji C, skala hinduska w tonacji T, żydowska i tak dalej, i tak dalej. Z angielskiego też to się używa wyraz root note, czyli dźwięk korzeń, albo czasem używa się core note. Z polskiego po prostu tonacja, dźwięk toniczny, dźwięk główny, czyli pierwszy stopień skali. Tonacja A to będzie pierwszy stopień skali jakiejś. Tonacji A będzie ten dźwięk. A czy to będzie skala durowa czy molowa, to już jest inna rzecz, to już jest to, co mówiliśmy odnośnie skali. Tonację A, lecz różne skale. Wpuszczę psy, bo tutaj strasznie mi się dobijają. Chodź tutaj, co wpuszczysz tutaj? Strasznie tutaj te psy miauczą. No pewnie piesy na pewno widzieliście. Ale właśnie, dobra, teraz o co to chodzi? Czyli tutaj poruszam się... na przykład jest takie coś, powiedzmy... Nieraz też mówiłem, Leksy, uspokój się. Nieraz mówiłem o takim czymś, że na przykład macie tutaj pentatonikę molową A w tonacji A i najlepiej sobie zrobić lekcję przestań, bo nagrywam film. I najlepiej włączcie sobie na YouTubie podkład backing track i w tonacji A. Tylko wtedy wypadałoby dodać jeszcze słówko tonacja na przykład A mol albo pentatonika A mol, ponieważ podkłady, które są nagrywane, są zwykle właśnie w tonacji, konkretnej tonacji w konkretnej skali. Bo jeżeli mówiliśmy o... Leksiczka, przestań na chwileczkę. Jeżeli mówiliśmy o różnego rodzaju skalach, to w jednym z poprzednich filmów, to z tych skal, ze stopni tych skal tworzymy akordy. Więc jeżeli mamy pentatonikę molową A, to z dźwięków tej pentatoniki tworzymy konkretne akordy, na których są oparte te backing tracki, improwizacje. Więc dlatego bardzo istotnym pierwszą rzeczą jest to, żeby wiedzieć, w jakiej tonacji mamy ten backing track, a drugiej też w jakiej skali. Tu akurat w tym filmiku tylko mówię o tym, co to jest tonacja, bo żeby było jasne. No myślę, że tutaj więcej już nie trzeba nic rozwijać, ponieważ po prostu tonacja to jest leksi przestań, ponieważ tonacja to jest po prostu określenie palety barwowej danej skali. Na przykład, załóżmy, zagram w kilku tonacjach. Na przykład zagram skalę durową w tonacji F. Teraz na przykład zagram w tonacji B. Teraz na przykład
tonacji, no gdzie będzie A. No to nie była na pewno droga. No właśnie w tych, albo na przykład tu. Czy na przykład C, bo na przykład tak. C, tu mam C, wyższy dźwięk C. Wspaniale, ale mam też tu C. Ten na przykład niski brzmi fajnie. Tak nisko, dość mrocznie, aczkolwiek to jest to samo co tutaj C. Można by trochę tak powiedzieć, że i mamy skalę zagraną na wyższym dźwięku, tym jest taki bardziej lekcji przestań. Tym jest bardziej, można powiedzieć, taki wesołkowaty. O, im wyżej, tym mało, bo jest taki jakby ptaszki śpiewają i tak dalej. A jak mamy niski dźwięk, to jest bardziej mroczny. Tak, też to za tym idzie, bo gram w tonację C-dur, niski, mrocznawy, tonację C-dur, wysoki. Coś tu nie tak jest z tymi strunami. Tak to mniej więcej brzmi. Tutaj akurat zmaściłem zupełnie na tych wysokich polkach. Więc można powiedzieć, że czy to jest tonacja C, czy A, czy G, czy jakaś inna, to po prostu to zmienia troszeczkę jakby sam koloryt. Od D, czy na przykład teraz od G. Czy od F. Czy od, znowu, od, mamy co tutaj, mamy D. Bardzo fajnie widać różnicę, jeżeli przesuwamy się o półton, czyli na przykład mamy skalę, skalę durową w tonacji F, w tonacji Fis, G, Gis, A, D, Ais, H, C, Cis, D. I teraz właśnie przegrałem prawie wszystkie tonacje, które możemy zagrać, czyli tonacja F, Fis, G, Gis, A, Ais, H, C, Cis, D, Dis, E. I to są wszystkie tonacje, wszystkie barwy kolorystyczne, które możemy zagrać na gitarze. Gitara jest instrumentem chromatycznym, czyli mamy 12 półtonów, tak jest w systemie temperowanym współczesnej muzyki, czyli na pianinie też mamy, jest instrument, pianino instrumentem chromatycznym, gitara tak samo, więc zagrałem wszystkie możliwe tonacje, które możemy zagrać i każda z nich ma inny kolor, czyli zapamiętajcie sobie bardzo dobrze, tonacja to jest po prostu określenie, po pierwsze w jakim się kolorystyce poruszamy, czyli czy to jest A, czy to jest F, czy to jest G, a drugie to jest po prostu to, że dźwiękiem pierwszym skali to jest właśnie dźwięk toniczny, czyli tonacja A, to wiemy od razu, A jest tym najgłówniejszym dźwiękiem. Dzięki za uwagę, papatki!